Może zacznę najpierw od tego, skąd taki tytuł. Czuły narrator o języku i komunikacji w dobrostanie. Proszę Państwa, nikogo nie zaskoczę tymi trzema pozycjami książkowymi, które tutaj się znalazły. Oczywiście czuły narrator to była główna inspiracja. Następnie pojawiła się czuła przewodniczka Natalii de Barbaro, a ostatnio w moje ręce wpadła czułość i to się zadziało za sprawą mojej studentki, która rozkochała się w tej czułości, a ponieważ sama uczy, to zawsze mnie pyta, jak to jest, żeby tak właśnie być takim czułym i po angielsku mówimy kind w stronę naszych uczniów, ale również w stronę nas samych. Długo szukałam, proszę Państwa, zdjęcia, które by dobrze pokazywało czułość. I zastanawiałam się nad tym, oczywiście jest bardzo dużo zdjęć par, jest bardzo dużo zdjęć zwierzątek, ale pomyślałam sobie, że to zdjęcie, które Państwo widzicie, pozwoliłam sobie tutaj na odrobinę prywaty, dlatego że są to moje dzieci. I to zdjęcie uważam za najtrafniejszy obraz czułości. I tak sobie wyobrażam, moja córka jest starsza od syna, jak widać, i tak sobie właśnie wyobrażam trochę tę naszą rolę i tę czułość, która jest taką czułością emocjonalną. Ona nie musi być fizyczną względem naszych uczniów, kursantów, studentów, ale jest tym, o czym pisze Olga Tokarczuk w połowie tego cytatu, który tutaj Państwu pokazałam. Czyli to jest taki punkt, perspektywa, z której widzi się wszystko. Widzi wszystko to uznać ostateczny fakt wzajemnego powiązania rzeczy istniejących w całość, nawet jeżeli te związki nie są jeszcze przez nas poznane. I tak pięknie Olga Tokarczuk pisze o tym, co się dzieje na co dzień w klasie. Taki komentarz poniżej jeszcze, ogarniający myśli i przeżycia wszystkich występujących w danej opowieści postaci. I ten proces nauczania, ten proces kształcenia, on jest taką opowieścią. I to czy trwa semestr, czy trwa rok, czy czasem 3 lata, tak jak w nauczaniu początkowym, czy jest wychowawstwem. On jest takim etapem w naszym życiu, który jednak rozciąga się w czasie. I nawet jeżeli to jest zastępstwo, kiedy rozmawiam z nauczycielami, mówią, że nawet czują powiązanie ze swoimi uczniami, kiedy są u nich na zastępstwie, dlatego że wtedy też wytwarzają się pewne relacje. I tutaj znowu dużą rolę odgrywa psycholingwistyka, czyli ta komunikacja dusz, komunikacja umysłów. Proszę Państwa, pomysł na zespół Teacher Wellbeing wziął się jak wiele podobnych pomysłów w pandemii. I kiedyś rozmawiając, ucząc zdalnie, to ten okres, kiedy cały rok uczyliśmy zdalnie, ucząc zdalnie moich studentów wtedy na pierwszym roku tłumaczeniówki, oni są obecnie na 4. roku, wtedy okazało się, że wszyscy lubimy rysować. I może ja nie rysuję tak dobrze, jak tutaj pani Karolina, która nam zrobiła grafiki, ale pani Karolina, która jeszcze potem się pojawi w całej prezentacji, pomyślała sobie, że to well-being to jest taki dom. I ten well-being składa się z różnych cegiełek, z różnych podstaw, fundamentów i drzwi. I te drzwi Państwo tam widzicie. I tak sobie myśleliśmy, że te drzwi będą takim motywem przewodnim całego projektu. I wymyśliliśmy sobie wtedy, że będziemy jako nauczyciele, jako osoby, które współpracują z innymi ludźmi, dlatego że ci tłumacze przyszli tłumacze zwrócili mi uwagę, że to wcale nie jest tak, że ten well-being dotyczy tylko nauczycieli, że ta relacja uczeń-nauczyciel to jest też relacja starszy-młodszy kolega na przykład w firmie, nawet jeżeli to jest korporacja. I dlatego ten temat ich tak bardzo zainteresował. I stworzyliśmy te drzwi, tutaj akurat są drzwi Karoliny do self-regulation, a logo naszego Teacher Wellbeing, naszej grupy, to była dziurka od klucza, bo my tak nieśmiało troszeczkę zaglądaliśmy. Chciałam Państwu pokazać, jak dalej się rozwinęły nasze pomysły z Teacher Wellbeing i to jest nasz zespół. Dziewczyny i pan Aleksander rysowali swoje portrety, i one będą później widoczne, dlatego że okazało się, że w czasie pandemii dla wielu z nas, z nich, drogą do dobrostanu jest właśnie sztuka. I wiemy, znamy te historie z naszego prywatnego życia, gdzie opowiadają nam znajomi, że nagle ktoś zaczął haftować, ktoś zaczął malować po numerach i tak dalej. To jest coś podobnego. Oni nagle odkryli, że są świetnymi portrecistami i tutaj to widzimy. Więc chciałabym się tym podzielić, a jednocześnie Twierdziliśmy od samego początku, że chcemy szerzyć tę wiedzę o dobrostaniu, więc robię to również teraz, żeby te fajne studenckie twarze, bardzo pozytywne w dobrostanie również Państwu zapadły w pamięć. No jak to wygląda w tej glottodydaktyce i w ogóle dydaktyce nauczania chyba nie tylko języków obcych? Więc to, co obserwujemy w literaturze, to klasy, które są nakierowane na nauczyciela, przechodzące w te, które są nakierowane na ucznia. No i dobrze, tak było przez wiele lat w podejściu humanistycznym. Nagle okazało się, że to uczeń jest bardzo ważny i trzeba pod niego tworzyć proces, zindywidualizowany wręcz proces, ale tak naprawdę co się dzieje teraz? Jak to jest teraz? Bo ja zaobserwowałam kolejną zmianę i to znowu w czasie pandemii można powiedzieć, że przyszło mi to do głowy, że ta narracja, która jest w klasie, zależy też od nas, czyli klasa dalej jest skupiona na uczniu, ale ten nauczyciel zaczyna być w końcu dostrzegany jako ta osoba, która też musi o siebie dbać. I my w zespole, zastanawiając się, jak sobie zdefiniować to, ten well-being w ogóle, co to jest takiego, to za moją namową zespół postanowił skupić się na wszystkich aspektach self, które można odnieść do procesu uczenia się i nauczania. I tak, i o tym też Państwu dzisiaj będę opowiadać, skupiliśmy się na samoświadomości, samoakceptacji, samowspółczuciu, samoregulacji, a jeżeli mówimy o samoregulacji, to musimy powiedzieć o emocjach i o emocjonalności. Zaczniemy od tej samoświadomości. Lubię mówić o tym, że jest to taki codzienny kontakt ze sobą. Co tak naprawdę robimy, dlaczego my to robimy i w jakim celu? To są dwa różne pytania. Jak się mamy, czego potrzebujemy, co jest ważne dla nas, co nas pcha do przodu, a co ciągnie w dół. Lubię ten aspekt językoznawczy tych stwierdzeń, bo coś nas pcha do przodu, coś nas ściąga w dół. Jak o tym pomyślimy, to są to z jednej strony banalne pytania, ale one nigdzie nie występują w planowaniu lekcji. Ja nigdy się osobiście nie spotkałam z tym, żeby w takim typowym planie lekcji, który sobie rozpisujemy, jak te 45 bądź 90 minut będzie wyglądało, żeby tam znalazło się takie miejsce na taką samoświadomość. Co ja tutaj robię w ogóle? Dlaczego ja uczę tę grupę? W jakim celu? Jak ja się mam dzisiaj w ogóle? A może jakoś tam się posprzeczaliśmy w zeszłym tygodniu? Czyli te takie pytania, które Tasha Eurich nazywa inside questions, tak się też nazywa jej książka, prowadzą do trzech kroków. Ten pierwszy krok to jest podjąć decyzję, że chcemy poznać prawdę, bo my często sami się odgradzamy od tego dobrostanu, bo nie chcemy tej prawdy poznać. Mówi się w języku polskim o niewygodnej prawdzie. I ta prawda jest niewygodna i pierwszym w ogóle krokiem do tej samoświadomości jest podjąć taką decyzję. Tak, chcę wiedzieć, co się tak naprawdę dzieje. Punkt drugi, krok drugi jest dla nas bardzo trudny, dlatego że my mamy zapytać, mamy poprosić, bo to są te dwa znaczenia w języku angielskim, o feedback. I teraz o ile jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nasze zajęcia są obserwowane, jakoś oceniane przez naszych zwierzchników i tak dalej, to o tyle nie wszyscy nauczyciele lubią pytać o feedback naszych kursantów, naszych uczniów, naszych studentów. Nie mówię tutaj o ankietach ewaluacyjnych, Państwo wiedzą o co chodzi, ale mówię o takim zwykłym, codziennym feedbacku na zasadzie jak się Wam podobały dzisiejsze zajęcia, co byście w nich zmienili, a co było totalnym błędem, jak się czuliście na tych dzisiejszych zajęciach. I to trzecie, ask what, not why. I to jest klucz całej samoświadomości. Pytamy co konkretnie mogę zrobić, co spowodowało, gdzie mnie to prowadzi, a nie dlaczego. Pytanie dlaczego zazwyczaj jest z tym, z czym się bardzo źle kojarzy psychoterapia, tak? Że to jest takie dokupywanie się do przeszłości, o której chcemy zapomnieć. A tutaj pytając co, albo gdzie, albo kto, w tym momencie otwierają się nam zupełnie inne możliwości. I chciałam Państwu bardzo serdecznie polecić metodę 5 krzeseł i Louise Evans, która to prezentuje w fantastycznym nagraniu na TEDzie, nawiązuje do NVC, o którym myślę, że Państwo słyszeliście, o Nonviolent Communication, czyli o porozumieniu bez przemocy Marshalla Rosenberga. I ona troszeczkę rozbudowuje to, co on zawęża do żyrafy i do szakala i dzieli jeszcze te role, które możemy w komunikacji odgrywać, na inne. Więc szakal kojarzy nam się z atakiem. Patrzymy na to, co jest nie tak, co nam przeszkadza. I tak szczerze, jeżeli się zastanowimy nad naszą karierą nauczycielską, to wiele razy właśnie tak patrzyliśmy na naszych podopiecznych, patrząc, co jest nie tak. I tak też bardzo często się sprawdza. Sprawdza się przecież testy, szukając błędów. Jeż kojarzy się z self-doubt, czyli takim zwątpieniem w siebie. I Louise Evans mówi, że to jest szakal, który jest skierowany w naszą stronę i on też atakuje. I to są te wszystkie uwagi, które się rodzą w naszej głowie, kiedy mówimy sobie not enough. Jestem niewystarczająco dobra, zdolna, niewystarczająco przygotowana. Surykatka jest symbolem świadomości, obserwacji, kontroli, uważności i zaciekawieniu. I w tym momencie chciałam Państwu zwrócić uwagę, że my po kolei od szakala przez tego jeża i surykatkę, to jest ten taki moment, kiedy w komunikacji przyjmujemy rolę zaciekawioną i bardziej otwartą niż te poprzednie. Czyli już się nie boimy albo boimy się mniej i nie atakujemy. Przede wszystkim nie atakujemy, my słuchamy, my szukamy. I fajnie jest dojść do tej roli delfina w komunikacji, który jest pełen siły, świadomy, z takim detektywistycznym podejściem. Ja to specjalnie przetłumaczyłam na polski w ten sposób. Louise Evans mówi o detect, używa czasownika detect. I to się bardzo kojarzy z detektywem w języku polskim i słusznie. I to właśnie to podejście bez agresywności, w którym my rośniemy, w którym my się rozwijamy. Żyrafa. To już jest szczyt naszych możliwości i zarazem ogromne, ogromne marzenie. I dlatego też NVC nazywa się językiem żyrafy. Dlaczego? Żyrafa ma najdłuższą szyję ze ssaków lądowych i największe serce. I to połączenie, czyli to słuchanie takie na odległość, tak? A jednocześnie to serce, które kojarzy się z pozytywnością, z emocjami, z dobrem, powoduje, że jesteśmy pełni empatii, zrozumienia, współczucia. Wypisałam jeszcze troskę, tolerancję i tą intencję bycia w kontakcie. W psychologii rozwojowej, czy to jeśli chodzi o rodzice, dzieci, czy właśnie wychowawcy, uczniowie, czy nawet w partnerstwie, w rodzinach, w systemach rodzinnych, mówimy o byciu w kontakcie. I teraz tutaj bardzo zależy mi na tym, żebyście Państwo zapamiętali, że to nie jest tylko bycie w kontakcie z tą drugą osobą, ale bycie w kontakcie ze sobą. I to jest clue całej metody 5 krzeseł. Do tej samoświadomości dodaję konstrukt, na którym ja pracowałam. Pracuję nad nim już od wielu lat, dlatego że był podstawą mojej pracy magisterskiej, następnie badań do pracy doktorskiej i dalej ten konstrukt jest mi bliski. To jest konstrukt Willingness to Communicate. Polskie tłumaczenie, którego używam od samego początku, to chęć komunikowania się. Myślę, że sprawdza się całkiem nieźle. McIntyre mówi, że jest to intencja, zamiar albo zabrania głosu, albo pozostania silent, jak on mówi. I dlatego, że mamy wolną wolę, mamy wolny wybór, czy to robimy. I to nam bardzo otwiera oczy na nasze klasy. Bo myślę sobie, że to naprawdę otwiera oczy na to, że nie tylko dzielimy naszych uczniów, kursantów, studentów na introwertyków, na ekstrawertyków i mamy jeszcze ambivert pośrodku, ale również na tych, których tak samo możemy sobie podzielić. Makroski mówi, że na skali od 0 do 100, jeśli chodzi o komunikację. I proszę Państwa, sytuacja się jeszcze bardziej komplikuje, dlatego że willingness to communicate, i to wychodzi we wszystkich badaniach, jest zależna od kontekstu, rozmówcy i wielkości widowni, czyli czy mówimy do jednej osoby, do 2 osób i te wszystkie zmienne, które tu wymieniłam, one się zazębiają. Czyli możemy mieć kontekst uniwersytecki, rozmówcą może być albo student, albo wykładowca, a wielkość widowni to praca w parach, bądź też wystąpienie przed swoją grupą, bądź też na przykład wykład albo występ na akademii w szkole. Więc To daje odpowiedź na pytanie, dlaczego nikt w tej klasie nie mówi. Ja zadaję pytania, chyba wszystko dobrze wyjaśniłam, a mimo to te osoby się nie odzywają. Warto rozważyć opcję zbadania tego willingness to communicate. Kwestionariusz jest bardzo prosty. I zastanowienia się nad tym, czy ta mieszanka, po angielsku mówimy personality trait, czyli tych cech charakteru, razem z chęcią komunikowania się, nie powoduje takiej właśnie dynamiki grupy. I to powoduje, że nagle zaczynamy rozumieć, aha, czyli niektórzy pracują w parach, inni są świetni na prezentacjach, ale w ogóle się nie odzywają, kiedy są w parach. Jeszcze inni świetnie komunikowali się na czacie na Teamsach czy na Zoomie w czasie pandemii. I to naprawdę powoduje, że my patrzymy na tą klasę inaczej. Jednocześnie polepsza się nasz dobrostan, bo przestajemy winić nas samych, troszeczkę odciążamy uczniów i zadajemy sobie kolejne pytanie, a może jest jeszcze jeden czynnik afektywny, który powoduje, że komunikacja w mojej klasie, niekoniecznie językowej, wygląda tak, a nie inaczej. Pokażę Państwu mapkę i tu się pojawia Pani Karolina Kołczko, która tworzyła mind mapę. To jest nasze drugie ulubione narzędzie, łącznie z facylitacją graficzną, czyli rysowaniem różnych konspektów, tak żeby one były uniwersalne i łatwe do zrozumienia w wielu kulturach, poprzez wszystkie możliwe języki. I tutaj Karolina stworzyła nam taką mapkę myśli odnośnie czegoś, co nazywa się self-efficacy, czyli takiej samoskuteczności. To jest konstrukt Bandury. On jest z 1977 roku, około lat 70., ale mimo wszystko nadal jest aktualny. I to wszystko, co tutaj Karolina zawarła, idealnie opisuje to, jak my postrzegamy swoją samoskuteczność i jak bardzo definiuje to nas w komunikacji i choćby na którym krześle nas to ustawia, czy jesteśmy szakalem, czy jesteśmy bardziej żyrafą i w jakim kontekście, biorąc pod uwagę naszą chęć komunikowania się, gdzie się to pojawia i kiedy my w siebie wierzymy, a kiedy nie. Nie ma dobrostanu bez przepracowanej samoskuteczności, bez zrozumienia i dlatego dałam samoskuteczność do samoświadomości, bo uważam, że te dwa konstrukty są ze sobą bardzo ściśle połączone i tak naprawdę wynikają jedne z drugiego. Tutaj powołam się na Hannę Samson. To jest zrzut ekranu z wywiadu, którego ona udzieliła w czasopiśmie, w magazynie Zwierciadło i ja chcę zwrócić Państwa uwagę na to ćwiczenie, które ona proponuje, a mianowicie zrobienie takiej tabelki, gdzie będziemy mieć mam, nie mam, a z boku chcę mieć, nie chcę mieć. I taka prosta tabelka daje nam wgląd, trochę to jest taka introspekcja dla naszych uczniów, kursantów, studentów i dla nas samych, jeżeli zrobimy to również dla siebie, co tak jak ona tutaj pisze, sprawdzają, która ćwiartka budzi ich największe emocje, czyli znowu zaglądamy w głąb siebie i poznajemy siebie bardziej. I robiłam to ćwiczenie kilkakrotnie i okazało się, że zawsze towarzyszy mu zaskoczenie i moje, w zależności od nastroju i w zależności od sytuacji, kontekstu, w której przeprowadzam sobie to ćwiczenie i również jeżeli chodzi o moich studentów, bo oni również w zależności od czasu i od kontekstu wypełniają te tabelki inaczej. Bardzo polecam, żebyście Państwo sprawdzili i zobaczyli, jak to wygląda u Was. Przechodzimy dalej. Samoakceptacja. I tutaj chciałabym nawiązać do pani Ewy Wojdy-Łosiatyńskiej, która mówi, że akceptacja rzeczy takimi, jakimi są, daje ukojenie i daje siłę. I teraz ta metafora, która tutaj jest o tym pociągu, ona bardzo do mnie przemawia. Wyobraźmy sobie, że siadłam do pociągu, który już rusza z peronu, a ja wprawdzie wskoczyłam na stopień, ale jednocześnie ręką złapałam się za słupek ogłoszeniowy na peronie. Czyli pociąg już ruszył, a ja go chcę powstrzymać, zahamować. Nie wiem jak Państwo, ale ja mam bardzo bujną wyobraźnię jako językoznawca ja sobie od razu to, co słyszę i to, co czytam, od razu sobie to wyobrażam. I widzę tę sytuację i wyobrażam sobie, że tak czasami zachowuję się jako nauczyciel w klasie. I dla przykładu podałam coś, czym się aktualnie zajmuję, bo aktualnie badam pokolenie Z, Generation Z, Generation Z, Gen Zers, oraz pokolenie alfa, przy czym pokolenie alfa to są dzieci, które urodziły się po 2012 roku. To są moje dzieci dla przykładu. Bardzo wiele ich łączy i ja to badam właśnie ze strony psycholingwistyki, badam to na naszych studentach, bo pokolenie Gen Z właśnie jest na studiach. Oni trafili na studia w czasie pandemii, część jest jeszcze w liceum. I to jest bardzo ciekawe, że co się dzieje w naszej komunikacji z naszymi uczniami, którzy są Gen Zersami. I od razu, kiedy myślę o tym łapaniu się za słupek, to myślę sobie o tych zajęciach, które mi nie wychodziły właśnie z Gen Zersami, dlatego że ja jako millennials, czyli pokolenie jedno wstecz, myślałam dalej tak jak millennials, a nigdy nie myślałam o tym, żeby zacząć myśleć tak jak Gen Z. Więc ta sama akceptacja i akceptacja tego, co się dzieje i co się zmienia w procesie nauczania, jak się zmieniają nasi uczniowie, kursanci, studenci, to również jest część naszej samoakceptacji. Carol Dweck mówi o czymś, co się nazywa not yet. Usłyszałam takie pytanie, czy kiedykolwiek macie Państwo studentów, czy możecie pisać po ich pracy na czerwono? I bardzo mnie to pytanie zaciekawiło, bo rzeczywiście zawsze po prostu biorę prace, czy to prace licencjackie, magisterskie, projekty i po prostu sobie po nich kreślę, czy to online, czy to długopisem i wystawiam oceny, po prostu piszę źle, dobrze, mogło być lepiej. Od czasu, kiedy usłyszałam, co mówi Carol Dweck o not yet i ona radzi, żeby wprowadzać taką ocenę, not yet. Staram się, na przykład kiedy prowadzę zajęcia z konwersacji w języku obcym, staram się właśnie tak do nich mówić w czasie feedbacku, że tego jeszcze nie umiecie, tego nad tym jeszcze trzeba popracować. To nie zamyka nam drogi do osiągnięcia sukcesu. To powoduje, że my pokazujemy naszym uczniom, studentom, kursantom i nam samym, że jeszcze się nam uda, że jeszcze są rzeczy, które poszły dobrze, są rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, ale większość z nich to jest jeszcze not yet. I to pozytywne, takie rodem z psychologii pozytywnej nastawienie jest odbite również w ocenianiu kształtującym, prawda? Które jest wprowadzone w wielu szkołach i to już nie tylko jako projekty dodatkowe, ale Państwo wprowadzacie to zamiast oceniać sumująco. Carol Dweck mówi również o growth mindset i fixed mindset i to tłumaczymy na nastawienie na rozwój albo taki skostniały umysł. Gdzieś widziałam tłumaczenie umysł w gipsie, czyli taki zniewolony, prawda? On jest gdzieś utwardzony i nie rusza się dalej. I ona właśnie rozróżnia te dwa mindsety i one jako nauczycielom nie jesteśmy w stanie pójść dalej. Nie jesteśmy w stanie pójść dalej, dlatego że jedynie growth mindset, ten, który jest nastawiony na rozwój, tylko i wyłącznie on jest w stanie nas pchnąć do przodu i otworzyć się na ten dobrostan i zarazić nim naszych podopiecznych. I ona wymienia wysiłek, strategię i progres jako te trzy elementy, które powinny być naczelne. To do tego dążymy. Ten nasz umysł nastawiony na rozwój powinien mieć właśnie na celu te trzy rzeczy. Pomyślałam sobie jeszcze, że z Carol Dweck i not yet łączy się socjolog izraelskiego pochodzenia Aaron Antonowski, który wprowadził termin poczucie koherencji i mnie się to skojarzyło z rezyliencją. I te dwie rzeczy się łączą i chyba chodzi o to samo, dlatego że u Antonowskiego mamy trzy filary. Przede wszystkim musimy zrozumieć, o co chodzi. Jeżeli nasi uczniowie nie zrozumieją, o co nam w tym wszystkim chodzi, bardzo często nauczyciele i uczniowie podają, czy studenci już później, patrząc na swoją przeszłość, podają przykład matematyki, że wszyscy każą im się uczyć tych regułek, a tak naprawdę nikt im nie pokazuje po co. Oczywiście tutaj generalizujemy, bo ja wierzę, że są tacy nauczyciele, którzy przekładają matematykę czy inne nauki na rzeczywistość i to pokazuje, jak ważne jest zrozumienie, po co my to robimy, co to jest i po co my to robimy. Drugi filar to jest poczucie zaradności. I stąd się wzięły w książkach do języków obcych portfolia, w których my opisujemy, to jest świetny przykład tego, gdzie jest napisane I can, ja potrafię zrobić to, to i to, potrafię, może jeszcze nie, ale potrafię na jakiejś skali. I to powoduje, że wzrasta w nas, bo nie oszukujmy się, jeżeli nasi uczniowie są w dobrostanie, to nam się też lepiej uczy i my lubimy uczyć takie grupy i też się lepiej czujemy lepszą energię wtedy. Więc to poczucie zaradności bardzo dobrze wpływa na proces uczenia się i nauczania. I ostatni filar to sensowność. O tym trochę wspomniałam przy tym zrozumieniu, prawda? Jeżeli nie widzimy w czymś sensu, to bardzo ciężko jest nam to przyswoić. I to pojawia się nawet w przyswajaniu języka, kiedy kursanci, osoby uczące się języka mówią: nie widzę sensu w uczeniu się idiomów. Słyszałam to wiele razy. Nie widzę sensu w uczeniu się przyimków. I tak mnie ktoś zrozumie, niezależnie od tego, czy powiem in, on, at i tak dalej. Więc to poczucie sensowności wytłumaczone, a nie powiedziane tak trochę ex cathedra, że po prostu trzeba dla samej kompetencji językowej czy jakiejkolwiek innej, powoduje, że uczy nam się łatwiej i czujemy, że ten cały proces jest koherentny, spójny z nami, spójny z naszymi celami. Chciałabym Państwu jeszcze polecić Susan Cain. Susan Cain napisała piękną książkę, która została przetłumaczona na język polski. Ta książka nazywa się Ciszej proszę. I to jest o docenieniu introwertyków. I również może być takim otwieraczem oczu, robiąc kalkę z języka angielskiego, dlatego że samoakceptacja powoduje, że my akceptujemy też innych. I ten proces może być odwrócony. Jeżeli my bardziej będziemy akceptować innych i szukać tego zrozumienia, znajdziemy je też w sobie. I Susan Cain pięknie w tej książce opowiada, podaje przykłady, kiedy introwertycy okazali się niesamowitą wartością w działaniu jakiegoś projektu, grupy. I jeżeli macie Państwo, a przecież wszyscy mamy w grupach, które prowadzimy, uczniów introwertycznych, i tu znowu nam się wszystkie konstrukty na siebie nakładają, prawda? Bo to mogą być również osoby o niskiej chęci komunikowania się, o wysokim poziomie lęku, na przykład komunikacyjnego, to w tym momencie warto jest zobaczyć, jak można wyciągnąć coś z nich najlepszego, a co według tego, co mówi Carol Dweck, not yet, ale będzie gdzieś tam w przyszłości. I cytat z Instagrama, który bardzo mi się językowo podoba, proszę Państwa: w tłumie wszystko w sobie tłumie. I to piękne pytanie na końcu, rozumiesz? Takie pytanie do drugiego człowieka, o tym pozostaniu w kontakcie, o którym mówiliśmy, prawda? Bardzo ważna rzecz, a taka twórczość też mi się podoba. To jeszcze Donald Winnicott, który mówił o true self i false self. To również jest element samoakceptacji i tego, czy my widzimy siebie w takich prawdziwych kolorach, czy też mamy taki zaburzony obraz siebie. I tu znowu obraz siebie jako ucznia, jako nauczyciela, jako dziecka swoich rodziców, jako dziewczynki, jako chłopca, jako wszelakiego poszukiwania tożsamości. I on wprowadził również drugie, bardzo z tym związane pojęcie, good enough. I ja tutaj dałam parent w nawiasie, dlatego że po przeczytaniu tego, co on na ten temat napisał, chyba mogę śmiało powiedzieć, że to jest uniwersalne. Że on skierował całą swoją pracę w stronę rodziny i właśnie tego good enough parent, good enough mother pojawiło się jako pierwsza. Ale chyba good enough teacher, ja lubię tego używać w szkoleniach, ponieważ to przywraca taką wiarę we własne działania, że to, co ja robię, chociaż wszystko wskazuje na to, że nie wychodzi i ja wychodzę poza mój dobrostan, to jednak jestem good enough, good enough. I ja bardzo często mówię to studentom, że nawet jeżeli to jest ocena dostateczna, to jest good enough na ocenę dostateczną i to not yet znowu wchodzi i pojawi się, jeżeli będziemy pracować, jeżeli będziemy podążać za tymi wskazówkami prowadzącego, to naprawdę może z tego wyjść coś dobrego. Ale fajnie jest wystartować z takiego położenia, że już teraz jestem good enough. I tutaj z tym uważam, że nie można zapomnieć o terapii akceptacji i zaangażowania. W skrócie to jest ACT. I ja tu napisałam jeszcze, że w tłumaczeniu na język polski to oznacza działaj. Czyli samo ACT jako akronim pochodzi od Acceptance and Commitment, ale samo ACT jako akronim już pokazuje, że możemy działać, możemy iść do przodu. Jest to podejście psychoterapeutyczne. Steven Hayes jest za nie odpowiedzialny. Przepiękna teoria, przepiękna terapia, którą my możemy również użyć w naszej klasie, bo tak naprawdę wystarczy kierować się głównymi założeniami, które opierają się ponownie na akceptacji i na zaangażowaniu. I żeby zrozumieć, o co w tym chodzi, w tej animacji Sushi Master to jest nasz umysł. I nasz umysł, właśnie tak jak ten Sushi Master w barze sushi, stoi po środku, a wokół, to tam jest bardzo ciekawie pokazane, wokół krążą te różne potrawy, prawda, które on wykłada, które zabiera, które jeszcze jakoś doprawia, ulepsza. I właśnie Harris pokazuje, że tak samo przechodzą myśli w naszej głowie. To znaczy pojawiają się te czarne, tu znowu mamy symbolikę koloru i znaczenie, prawda, czarne myśli. Pojawiają się te czarne, pojawiają się te fajne, takie błyszczące, złote tutaj wręcz, no i takie neutralne, takie, które nic nam nie robią, ani dobrego, ani złego. I one tak krążą. I właśnie sztuką jest bycie takim sushi master. I właśnie w założeniu ACT tak jest, że my stoimy sobie po środku, my nie kategoryzujemy tych myśli, nie mówimy, że one są takie, one są inne. My po prostu je obserwujemy i akceptujemy to, że one są, a poziom zaangażowania w to już zależy od tego, które są i my o tym decydujemy. My o tym decydujemy. To jest znowu to, co Tasha Eurich mówiła, prawda, że podejmujemy decyzję, żeby poznać prawdę. I to również można wykorzystać w klasie. Ten filmik bardzo przemawia. Rzeczywiście, kiedy się zatrzymamy na chwilę w czasie zajęć, właściwie przydarzyło się to mnie wczoraj. Dlatego, że moja grupa, z którą prowadziłam zajęcia, na kolejnych zajęciach mieli bardzo trudne zaliczenie. I to znowu były te myśli krążące wokół nich i oni byli tak zestresowani, że w ogóle nie mogli się skupić na tym, co ja im chciałam przekazać. I tutaj zapytałam ich, bo oni oczywiście znają ten filmik, bądźcie teraz sushi master, tak? Stańcie pośrodku tych wszystkich myśli, one wokół was pływają, oczywiście głównie te czarne związane z tym zaliczeniem i to, że jestem not good enough, niewystarczająco dobry, dobra, przygotowany, przygotowana. I zobaczcie, że to są tylko myśli, to są absolutnie tylko myśli. Proszę Państwa, self-compassion to empatia wobec siebie. I bardzo proszę, tak jak Kristin Neff, psycholożka, mówi o tym, żeby nie mieszać z tego self-pity. Self-pity po angielsku to jest użalanie się nad sobą, tak? I tak samo po polsku self-compassion, to samo współczucie, to jest coś zupełnie innego. Nie możemy tak na to patrzeć. I zgodnie z tym, co mówi w jednym z rozmów pani profesor Irena Dzwonkowska, to jest łagodność i zrozumienie wobec siebie, jednym słowem życzliwości w myślach, uczuciach i działaniach. Jest to też refleksyjność, inaczej mindfulness, uważność i też poczucie wspólnoty z innymi ludźmi. Czyli to jest takie trochę odwrócenie tego, co my robimy na co dzień i co wychodzi na przykład w moich badaniach, że nauczyciele piszą, no dobrze, ale inni mają gorzej. A może poszukajmy tej grupy odbiorców, którzy mają podobnie, którzy mają tak samo super i możemy się wspólnie z nimi cieszyć i uczyć od nich. I tacy, którzy mają równie źle jak my, którzy też się męczą z pewnymi rzeczami. Czyli to nie jest tak, że tylko mnie nie wychodzi, że tylko ja sobie z kimś nie radzę, ale wszystko jest ze mną okej, wszystko jest ze mną okej, mam ogromne zrozumienie wobec siebie, widzę te emocje, widzę te potrawy, widzę to sushi, które krąży wokół. I to są właśnie 3 podstawy self-compassion. I Natalia de Barbaro nie w Czułej przewodniczce, chociaż tam też słychać echa tego, mówi nam o tym, że cała filozofia opiera się na nieoceniającym stosunku do siebie, ale też wobec innych. Co więcej, wszystkie badania pokazują, że takie podejście ułatwia i pomaga pokonywać różnego rodzaju wewnętrzne trudności i przeszkody. I ona pyta, zadaje konkretne pytania, czego potrzebuje się teraz nauczyć, co chce być zobaczone, co wewnątrz mnie jako osoby, wewnątrz mnie jako nauczyciela chce być zobaczone, co dzisiaj mówi do mnie świat i co chcę w sobie pożegnać, dlaczego chcę zmienić, chcę zrobić w sobie miejsce. Czego bym się chciała nauczyć, a może właśnie w tym tygodniu z tą klasą chciałabym się nauczyć pracować bardziej empatycznie albo zobaczyć sobie, ilu mamy introwertyków i jak chęć komunikowania u nich wygląda, czy to się pokrywa. Kristin Neff ma cały kwestionariusz, on jest przetłumaczony na wiele języków, niestety nie na polski, ale te pytania, jak Państwo zobaczycie, to są stwierdzenia, które oceniamy na skali od 1 do 5, typową skalą Likkerta. One są proste, jak je czytamy, I'm being kind to myself. No i bardzo proste, prawda? Czy zdarza mi się być taką miłą, uczynną, dobrą dla siebie samej? Ale jak się nad tym zastanowimy i mamy to ocenić od 1 do 5 i z tą introspektywnością spojrzeć do środka i na nasze działania, jak to wygląda, to ten kwestionariusz wcale nie jest taki łatwy. Jeżeli mówimy o samowspółczuciu, nie możemy zapomnieć o krytyku wewnętrznym. Krytyk wewnętrzny czy wewnętrzne przywództwo. I odwieczne pytanie, które pacjenci, studenci, psychologi i również sami psycholodzy zadają. Uciszać tego krytyka, czy z nim rozmawiać? Sprawa się o tyle jeszcze bardziej komplikuje, że mamy różne rodzaje tego wewnętrznego krytyka. Widziałam na którymś ze szkoleń, że są takie filmy, gdzie pokazani są uczniowie w konkretnych sytuacjach, na przykład przed testem i z tyłu taki szepczący głos tego wewnętrznego krytyka i dwie sytuacje, w momencie, w którym go uciszamy, ale oczywiście robimy to bezskutecznie, bo jego się nie da uciszyć, czy też z nim rozmawiamy i stawiamy sprawę jasno. I tam to są materiały szkoleniowe, które są do wykorzystania z klasą. I bardzo fajnie uczniowie, studenci, kursanci na to reagują. Bardzo są zaciekawieni tym. I te różne rodzaje krytyka, żeby to przegadać, na przykład na lekcji wychowawczej, albo tak jak ja to robię często na konwersacjach, na konsultacjach, że ten to jest perfekcjonista, a ten jest kontrolerem, ten jest obwiniaczem, niszczycielem. Żeby zobaczyć, że to pojęcie wewnętrzne dziecko, wewnętrzny krytyk, to jest również teraz bardzo popularne, jest bardzo złożone, jest naprawdę pojęciem bardzo złożonym. I tutaj taki a propos tego self-compassion, samowspółczucia, jest pytanie, czy którykolwiek, to proszę sobie odpowiedzieć samemu, samej, czy jesteście Państwo w stanie wybrać choć jeden typ z tego odpoczynku, który tutaj jest wymieniony, czyli na przykład wyjechać gdzieś mentalnie lub naprawdę gdzieś wyjechać, dać sobie pozwolenie na to, żeby nie być pomocnym, żeby cały czas nie nadskakiwać wszystkim, że ja to zrobię, ja pomogę, żeby zrobić coś nieproduktywnego, żeby znaleźć właśnie powiązanie ze sztuką, z naturą, żeby być w samotności, żeby się naładować, ponownie, żeby odzyskać siły na regenerację, żeby się ugiąć i powiedzieć, że tym razem to nie ja jestem odpowiedzialna, żeby, cóż jeszcze mamy, stillness to decompress, no właśnie, czyli znowu, żeby upuścić tego ciśnienia, żeby znaleźć sobie bezpieczną przestrzeń, żeby nie tylko wychodzić poza granice komfortu. Cieszę się osobiście, że wiele osób z dziedziny psychologii zaczyna patrzeć na strefę komfortu jako na coś, co można sobie elastycznie rozciągać, a nie wychodzić poza nią, czyli i mierzyć się z różnymi doświadczeniami. No i właśnie coś, co ja osobiście uwielbiam i praktykuję, czyli czas sam na sam w domu i robienie sobie jakichś tam swoich rzeczy w ciszy. Bardzo jest to regenerujące, więc kiedy Państwo będziecie może spoglądać jeszcze raz na tę listę to zastanówcie się, czy w ogóle potrafimy to zrobić i kiedy ostatnio to robiliśmy, chociaż jedną z tych 9 rzeczy. No i tym samym przechodzimy do self-reg, do self-regulation. Tutaj kolejna mindmapa Pauliny. I Paulina pokazuje self-control i self-reflection. Mamy attainment of goals, mamy to trzymanie się celu, tak? Realizację, trzymanie się. Mamy to, że jako nauczyciele dajemy feedback i też to przywództwo. Jak dzisiaj się dowiadujemy, również to z zakresu well-being. I ja bardzo Państwu polecam książkę Self-Reg dr Stuart Shanker, który napisał ją we współpracy z Teresą Barker. Tam wszystko jest opracowane, wszystko jest podane, ale tak naprawdę ja Państwu chcę pokazać, na czym to polega. Ten self-reg to jest samoregulacja, umiejętność, dzięki której my rozpoznajemy nasze sygnały stresu i co się dzieje dalej. Najpierw je rozpoznajemy, potem szukamy sobie tych stresorów, czyli najpierw je trzeba zauważyć, tak jak w podstawach mindfulness. Potem staramy się zredukować napięcie, kształtujemy tę naszą świadomość, co już się zadziało na pierwszym etapie, jak Shanker podkreśla, i robimy krok w stronę uważności. A ostatnie to jest regeneracja, ona powinna być prosta, czyli to może być 5 wydechów, to może być króciutki masaż, to może być zamknięcie oczu, to może być popatrzenie przez uczniów w dal. Ja bardzo lubię okres zimowy, bo wtedy można, jeżeli akurat pada śnieg, to pokazać ten pięknie padający śnieg. Czyli ta prosta regeneracja, odnawianie zasobów energii, żebyśmy się tak poczuli lepiej. Ja lubię sama pić kawę bądź jakąś ziołową herbatę na zajęciach. Lubię, kiedy studenci ją przynoszą. Taki fajny zapach się roznosi, jest od razu aromaterapia. I ta prosta regeneracja tutaj również działa. I to wszystko, jak Państwo popatrzycie i na spokojnie się zastanowicie, naprawdę w każdej klasie można zrobić z każdą grupą osób, które uczymy. Jeszcze jeden aspekt samoregulacji, a mianowicie samoregulacja, a samokontrola. I tutaj to chyba nawet pani Jagoda Sikora w tym samym tekście opisuje to jako jazdę autostradą. I teraz tak, samokontrola polega na tym, że jedziemy bardzo, bardzo szybko, dla każdego to będzie inna wartość prędkości. Ale co chwilę hamujemy i w końcu tak, ścieramy sobie to wszystko, co się ściera w aucie. I tak naprawdę to auto jest wycieńczone. My jesteśmy wycieńczeni, bo cały czas jesteśmy skupieni na tym, żeby hamować. A tak naprawdę, gdybyśmy kierowali się samoregulacją, to jechalibyśmy bardzo elastycznie. Tam, gdzie są ograniczenia, to byśmy zwalniali. Tam, gdzie są inne znaki ostrzegawcze, to również byśmy się do nich stosowali, jadąc z taką prędkością, która tak jak do znudzenia podaje nam prawo, zdolność zachowania takiej prędkości, która pozwala nam na reakcję. Ale to jest sama prawda, więc podejście do samoregulacji w ten sposób jest podobne. Uważam, że nie można pominąć w self-regulation teorii flow. Czym jest ten flow, który wprowadził niestety już świętej pamięci Mihály Csíkszentmihályi? I flow to jest taki przepływ, proszę spojrzeć, między niepokojem a nudą mamy taki obszar właśnie kanału na flow, na ten przepływ. I trzeba uważać, bo często on prowadzi do tej ekstazy, tak jak pisze Csíkszentmihályi. I to już jest źle, bo to działa niszczycielsko. Ale jeżeli, tak jak na tej autostradzie, dostosowujemy challenge z naszymi umiejętnościami, czyli dajemy sobie pewne wyzwania, a do tego dostosowujemy, rośniemy, jeśli chodzi o nasze umiejętności, to tak ładnie, geometrycznie pozostajemy w stanie flow. I to jest coś, co pomaga nam również zachować dobrostan, a jednocześnie jest takim najlepszym chyba self-regiem i takim sygnałem, że robimy to dobrze. Bardzo dużo jest programów, które opierają się Danielu Siegelu i Healthy Mind Platte i to się nazywa po polsku zdrowy półmisek umysłowy, brzmi świetnie. I to jest takie właśnie pożywienie niezbędne dla utrzymania zdrowia psychicznego, równowagi psychicznej, ogólnego psychofizycznego dobrostanu. To, co tutaj podkreślam i to, co autorzy podkreślają, to są proporcje i równowaga. I oczywiście To jest bardziej skierowane, ten zdrowy półmisek umysłowy pojawia się w parentingowej komunikacji, tak? Na blogach parentingowych, w książkach parentingowych, żeby wspomóc rodziców w komunikacji, w tym jakiego języka używamy z dziećmi, ale jako nauczyciele możemy sobie zwrócić uwagę na to, co tutaj jest wypisane jako czas. Z dwóch stron. Z jednej strony możemy popatrzeć, czego akurat nasi uczniowie potrzebują, w szczególności im młodsi tym bardziej, czy to jest czas skupienia, czy czas zabawy, a może to jest ten czas wśród nastolatków, że jest po feriach i oni muszą sobie opowiedzieć, bo już te godziny spędzone na Messengerze nie wystarczają, co robili, gdzie byli, czego słuchali, co obejrzeli. I w tym momencie to jest czas kontaktu z innymi, ten connecting time. Wszystkie te czasy są bardzo ważne na tym półmisku i my powinniśmy je stosować. Więc z jednej strony patrzymy, czego akurat potrzeba tej grupie. Czyli może to nie chodzi o brak dyscypliny, ale może któryś z tych składników, który tu jest wymieniony, jest w deficycie i może powinniśmy go po prostu podnieść. I ja teraz nie namawiam Państwa, żeby całe 45 minut odłożyć na bok sylabus i nagle bawić się. Byłoby fajnie, gdybyśmy nagle przynieśli planszówki, zaczęli sobie grać, każdy lubi. Ale chodzi naprawdę o taką minutę, dwie, o to, żeby oni porozmawiali, żeby zrobili sobie taką aktualizację z tego, co się działo w ich życiu. Ja pamiętam jedną studentkę, która pokładała głowę cały czas na plecaku. I w końcu, jak podeszłam do niej i zapytałam, czego pani potrzebuje, what do you need, to ona odpowiedziała wprost, snu. Ja wtedy pomyślałam sobie, że no dobrze, to proszę to zrealizować, bo i tak nie uczestniczyła w tych zajęciach, była ciałem, nie duchem, ani nie umysłem. I rzeczywiście ona zasnęła, proszę Państwa. Zasnęła i podeszła pod koniec zajęć i powiedziała, że naprawdę czuje się o wiele lepiej, i że ten dobrostan wrócił i że ona teraz może funkcjonować. Przepraszam, to nie było pod koniec zajęć. To było mniej więcej w połowie przed kolejnym ćwiczeniem. I można krytykować moją decyzję, możecie Państwo różnie patrzeć na to ze strony swojej klasy, to zawsze trzeba ocenić. U mnie to nie była gramatyka praktyczna, opisowa, to były konwersacje, i ona naprawdę spędziła te 15 minut i wróciła do zdrowia. Od tamtej pory się to nie wydarzyło, nigdy, a widzę się z nimi raz w tygodniu i ta pani zawsze jest aktywna na tych zajęciach. To był ten jedyny raz, kiedy ona tego potrzebowała, a ja postanowiłam, że jej to dam. Więc może taki fragment, może nie dla wszystkich, może dla tych najbardziej potrzebujących, spowoduje, że my nawiążemy więź, będziemy w dobrostanie, nie będziemy musieli się, mówiąc kolokwialnie, szarpać z tą sytuacją, która z pozoru wygląda na brak dyscypliny i na nasz, tu znowu wracamy do good enough, do braku umiejętności zarządzania tą klasą w tym danym momencie, tylko może gdzieś problem leży gdzieś indziej, może to jest jakaś w ogóle zupełnie inna warstwa. Tym razem Kamila pokazuje nam emocjonalność i jej mapę myśli odnośnie emocjonalności. Ona jest bardzo ciekawie zrobiona, Kamila bardzo interesuje się emocjonalnością i widać, że tutaj jest całe jej serce włożone w to, jak to narysowała, jak to przekazała. I tak naprawdę to wszystko, co Kamila tutaj pisze, czyli że to jest taka mieszanina, że my możemy kontrolować te wszystkie składniki emocjonalności, że te emocje skądś pochodzą i my wiemy, kiedy one się pojawiają, jeżeli zastosujemy się do tej introspekcji i zaczniemy patrzeć głębiej. I podoba mi się ten spoiler alert, że nie jesteśmy w stanie ich kontrolować, jesteśmy w stanie kontrolować sytuacje, które je powodują, ale samych emocji one po prostu się pojawiają. Jedynie stany emocjonalne są czymś, na co możemy mieć jakiś wpływ, widząc szerzej i więcej. Ja Państwa bardzo zachęcam i tutaj proponuję jednak ze względu na czas, że nie będę tego Państwu pokazywać, ale Atlas emocji Ekmanów. Paul Ekman i Ewa Ekman to jest ojciec i córka. Atlas emocji Ekmanów to jest przepiękna rzecz, przepiękna grafika, która została stworzona i szereg badań, które oni przeprowadzili na zlecenie Dalaj Lamy. Dalaj Lama to sfinansował i oni zapytali największe sławy na świecie z dziedziny badania emocji, które emocje są nam najbardziej potrzebne i które są uniwersalne. I tam w tym atlasie emocji, kiedy Państwo sobie go otworzycie, jest wymienionych 5 emocji uniwersalnych, które są na całym świecie, we wszystkich kulturach i we wszystkich osobowościach. My wszyscy ich doświadczamy. I dalej, jeżeli się pobawimy tą stroną, która naprawdę jest bardzo kolorowa i on jest ciekawy nie tylko ze względu na te kolory, które pokazują natężenie emocji, ale również na język. Niestety nie ma atlasu w języku polskim, jest w kilku językach jedynie, ale dla nas językoznawców badanie tych stanów emocjonalnych w języku polskim, w języku angielskim, mój ukochany przykład to confused. I to pochodzi z języka genzersów. Confused to jest jedno z ich ulubionych słów. W momencie, w którym nie ma tego polskiego odpowiednika, dlatego że ten, który jest takim dokładnym tłumaczeniem, nie brzmi zbyt dobrze, a już na pewno nie młodzieżowo, a wszystkie inne, taki zamotany, zmieszany, zagubiony, nie oddaje tego confused. Ja również ze swoim zespołem stworzyłam taką tabelę na podstawie atlasu emocji Ekmanów i ona jest taką uproszczoną wersją atlasu, bo atlas jest bardzo skomplikowany, jest bardzo dokładny, a z tej tabeli możemy korzystać na co dzień, można ją wydrukować. To jest na podstawie artykułu, który ja znalazłam w Jamy Oni, ale tam on był tylko po polsku i my pomyśleliśmy sobie, że dodamy część anglojęzyczną i połączymy to, żeby nasi polscy uczniowie mogli sobie porównywać i mogli się odnaleźć w tych kolorach, które również znajdziecie Państwo w atlasie emocji. One dokładnie odpowiadają temu, co tam jest. I Państwo znacie takie ćwiczenia, takie zadania. Mój syn, jak wchodzi do przedszkola, to na framudze ma napisanych kilka emocji i to, jak się chce przywitać, i zaznacza sobie. Są konkretne wizualizacje tych emocji. Jak się czuję teraz? Świetne ćwiczenie na rozpoznawanie, tutaj w wersji takiej bardziej zaawansowanej, zaangażowani jesteśmy w akt. To są książki, z których ja korzystam i które bardzo mi się sprawdziły zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy nauczyciela. I takich książek jest bardzo dużo. Ja pokazuję te, które mnie nie zawiodły i które chociaż wyglądają jak książeczki dla przedszkolaków, to ja przyniosłam kilka i studenci też na pierwszych zajęciach mieli problem z odnalezieniem się tutaj w tych emocjach i dyskutowaliśmy też na psycholingwistyce właśnie o pochodzeniu niektórych słów, prawda? Skąd pochodzi jakieś dane określenie, skąd się wzięło w języku, dlaczego? I tutaj za pomocą tego już jak się poznaliśmy z tymi nazwami w języku polskim, próbowaliśmy znaleźć angielskie odpowiedniki i kręciliśmy sobie tutaj tym kołem, jak się Gucio czuje, w którym miejscu jest. Brzmi infantylnie, ale jak Państwo już doświadczeni dydaktycy wiecie, takie rzeczy zawsze chodzi o to samo. Zawsze chodzi o to samo, czy budujemy dobrostan przedszkolaka, czy próbujemy go znaleźć jako osoba dorosła, to te rzeczy składają się z tych samych elementów. Druga książka, którą bardzo polecam, to Uczuciometr inspektora krokodyla. Ona jest już na pewno dla starszych dzieci. Fajnie odnajduje się w nim młodzież i również moi studenci. Tam z kolei to kółeczko z emocjami jest dołączone, jest podzielone jeszcze na intensywność, czyli czy ten wstyd jest wysoki, średni, niski, czyli mamy skalę od 3 do 0, czyli w ogóle brak. I tym się też można bawić, czytać o tych emocjach. Ja tego używałam, by ćwiczyć tłumaczenie. Moi studenci tłumaczyli z języka polskiego na angielski, jednocześnie czytając historię inspektora krokodyla. To można zobaczyć w wielu reklamach, które nam wyskakują w internecie oraz widzimy to również gdzieś w naszych księgarniach, które mijamy. Pinku, pierwsza książka to było Jesteś ważny, Pinku, potem Jesteś prawdziwym przyjacielem i Odwagi. Mnie to kojarzy się osobiście z Brené Brown. Ona ma taki film na Netflixie, takie swoje wystąpienie na TEDzie i tam też jest właśnie o courage i o vulnerability. I to jest taka wersja dla dzieci, ale piękna historia, również to się bardzo fajnie czyta. Co robią uczucia? Ja tym się bawiłam do jednego badania językoznawczego. Tutaj Państwo niestety nie widzicie, ale tu jest smutek. Smutek otula się kocem. Zaufanie buduje mosty. I tutaj językoznawczo, jak patrzyłam sobie na te różne i metafory, i określenie tych uczuć, i emocji, plus te fantastyczne grafiki, które się będą podobać szczególnie dzieciom, to naprawdę można zobaczyć w tym coś bardzo ciekawego. I chciałam zakończyć o tej emocjonalności, emocjach i takie ćwiczenie, które powiem szczerze, nie wiem skąd jest i przepraszam, jeżeli kogoś cytuję, a nie robię tego, ale taki dziennik samoobserwacji, w którym robimy 4 kolumny. Ja to robiłam przez jakiś czas i stąd po prostu wpisałam to dla Państwa. Wpisujemy sobie sytuację, odpowiadając na przykład na te pytania, następnie myśli, co do siebie powiedziałeś, powiedziałaś, jakie myśli, obrazy, wspomnienia przyszły Ci do głowy, następnie emocje. Bardzo fajnie, kiedy mamy tę listę językową przy sobie, można badać nasilenie, tak jak u inspektora krokodyla, i reakcje, jak zareagowało Twoje ciało, co wtedy zrobiłeś, co wtedy zrobiłaś, czyli taka świadomość ciała. To wykonywane również, czy to raz na jakiś czas na lekcji wychowawczej, czy jeżeli mamy na lekcjach językowych konwersacje co jakiś czas, czy jeżeli mamy po prostu takie spotkania na wpół prywatne, można o tym porozmawiać. Ja wiem, że uczniowie, to mówią mi nauczyciele, przynoszą te dzienniki, chcą się nimi dzielić i je pokazywać. 6 sposobów na radzenie sobie z emocjami to jest coś, co słyszymy wszędzie. Słyszymy w poradnikach, słyszymy w takich typowych self-help bookach. Radzą tak właśnie postępować z nimi osoby pracujące w dziedzinie psychologii. Czyli mamy tak, najpierw nie blokujemy, spróbujemy tylko zobaczyć te emocje, tak, zrobić dla nich miejsce. I uczmy tego naszych uczniów, naprawdę, czy mają lat 3, 8, 18 czy 22. Oni bardzo fajnie do tego podchodzą i rzeczywiście jest to coś, z czym wychodzą potem już na dłuższy okres czasu. Nazywamy emocje, tutaj język ma ogromne znaczenie, bo jest nam potrzebny i tutaj znowu może to być tabela Ekmana, może to być atlas Ekmana, może być to wszystko, co sami stworzymy lub się zainspirujemy. Przyjąć te emocje, to znowu jest sama akceptacja. Czyli widzicie Państwo, to się wszystko łączy. Uświadamiam sobie nietrwałość i ulotność tych emocji, czyli znowu to, że one przemijają, tak jak na tym stole sushi, który przywołuję specjalnie, żeby nam utkwił w pamięci. Z ciekawością do tego podejść, to jest tak jak to detect, prawda? Czyli to detektywistyczne podejście surykatki na tym 3. krześle z kolei i w końcu puścić, zostawić. To wcale nie znaczy, że my zostawiamy sprawę niezamkniętą, że ta sprawa po prostu jest nierozwiązana. Nie, ale odciążamy ją. Myślimy bardziej racjonalnie, koncentrujemy się na celu, a ten dobrostan wcale nie przeszkadza. Naprawdę da się załatwiać wiele spraw w dobrostanie. Ostatnia mapka o mindfulness Natalii, która pokazuje nam, skąd ten dobrostan się bierze, jak te emocje bierzemy pod lupę. To, że nie da się, bardzo podoba mi się ta metafora z wypraniem ubrań, że to nie jest tak, że one są, że ta uważność jest taka nastawiona na wszystko, co negatywne, my to włożymy do pralki, wysuszymy i będzie jak nowe, że one zostają, one powracają. To, co jest niezauważone, sami Państwo to wiedzą. To, co jest niezauważone w klasie, w grupie, na przykład jeżeli jesteśmy wychowawcami, to do nas wróci. To wróci za jakiś czas. Te emocjonalne kwestie psychologiczne, one się nie rozpływają w powietrzu i my o tym doskonale wiemy. No i co z tym mindfulness? Wszystko teraz kręci się wokół mindfulness i przypuszczam, że uważność, spokój żabki, który tutaj jest wymieniony, Ellen Snell. I te programy, które tutaj Państwu wymieniłam, żeby może szukać czegoś takiego i wprowadzać takie projekty bardziej na szerszą, większą skalę, to może warto się z nimi zapoznać i zrobić to nie tylko w swojej klasie, ale na przykład jeszcze z kimś innym w kooperacji. A ja przytaczam cytat z profesora Johna Kabat-Zinna o byciu skoncentrowanym w określony sposób, czyli świadomie, tu i teraz, bez oceniania i wartościowania. I to pięknie podsumowuje to wszystko, co Państwu wcześniej powiedziałam. I mamy jeszcze last but not least, czyli zostawiłam sobie rzeczy, które chciałabym zasiać i może Państwo będziecie skłonni się tym jeszcze bardziej zainteresować. Wspomniana wcześniej NVC, Nonviolent Communication, czyli komunikacja bez przemocy, język żyrafy Marshalla Rosenberga. Warto warto, rozmawiając z rodziną, rozmawiając z uczniami, rozmawiając z kolegami, koleżankami. Dynamika grupy. Coś, czym ja się zajmuję już od dawna i czego jestem wielką fanką, badanie etapów rozwoju grupy, rolę uczniów, nauczyciela, spójność grupy. To jest bardzo ważne w zarządzaniu klasą, czy jakąkolwiek grupą, którą mamy jako podopiecznych. I tutaj również polecam Jill Hatfield, Tima Murphy'ego, Zoltana Dorneya. To są książki w języku angielskim, ale te ćwiczenia, jak Państwo zobaczycie, są bardzo proste i bardzo elastyczne. Wspomniano już kiedyś rezyliencja, tam gdzie mówiliśmy o koherencji, elastyczność, odporność, sprężystość. I taka bardzo ważna uwaga, że rezyliencji nie można od tak kupić, tak jak podnieść sobie poziomu czegoś w organizmie, tylko trzeba ją stale, ciągle budować. Tak jak napotykamy różne sytuacje w życiu, tak ta rezyliencja jest poddana ćwiczeniom. I to jest z jednej strony bardzo trudne, ale z drugiej strony fajnie, że tak jest. Polecam również Kosmos dla dziewczynek, jest fantastycznym czasopismem. Jest on dla starszych dziewczynek, dla młodych dziewczyn. Bardzo fajnie ukazuje wszelkie problemy związane z naszą psychologią kobiecą, żeńską, ale w ogóle taką ludzką stronę bycia, po prostu bycia w kontakcie ze sobą. Dla młodszych dzieci, ale materiały z małych charakterów ja wykorzystuję również na zajęciach ze studentami i w szkoleniach nauczycieli. Małe charaktery, przepiękne, przepięknie wydane. Jest dostępne również online, tam można sobie niektórych materiałów doglądnąć za darmo. Jest w prenumeracie, jest w kioskach i również proszę spojrzeć, to jest najnowszy numer, specjalnie Państwu pokazuję najnowszy, jak zrozumieć siebie i innych, co dobrego widzą we mnie inni, jak przyjaźń pomaga w akceptacji, magiczne okulary oswajające strachy, no naprawdę. Pięknie stworzony poradnik, comiesięczny, stworzony przez specjalistów chyba dla każdego. Pożegnam się z Państwem dwoma infografikami, które stworzyliśmy z naszym zespołem. Nazwaliśmy to Drogi do Wellbeing, do dobrostanu. I w części pierwszej kierowaliśmy się japońską filozofią Kaizen, czyli tymi drobnymi kroczkami do celu. Policz do jednego zanim dodasz nieprzyjemną uwagę, upominając na przykład ucznia. Zgodzisz się na coś, co zaproponował dyrektor na zebraniu. Pomyślisz, co się nie uda na zaplanowanej przez Ciebie lekcji pokazowej. Zaczniesz rozmawiać w pokoju nauczycielskim, na pikniku szkolnym, gdziekolwiek, na tematy, które Cię szybko nudzą, męczą, przytłaczają. Poczekaj i policz do 1. To 1 jest bardzo ważne, bo to jest właśnie w filozofii Kaizen, że my nie musimy liczyć do 10, 15 czy 100, ale 1 wystarczy, żeby się zatrzymać. Zdecydujesz, że nie warto, na przykład wdrożyć nowych technik wyniesionych ze szkolenia. Odmówisz udziału w nowym projekcie szkolnym i tak dalej, i tak dalej. Więc liczmy do 1, proszę Państwa. Ja jestem z Wydziału Humanistycznego, więc żartobliwie powiem, że liczenie do 1 wystarczy. I tutaj jest ta sama część, żebyście Państwo mieli kontynuację. To jest zainspirowane takim blogiem Agnes on the Cloud. Tu napisaliśmy: co jakiś czas wylosuj, wybierz jedną z poniższych kart i zastosuj się do polecenia, robiąc ile możesz przez cały dzień. I oni sobie losują na przykład na tych 90 minutach, bo zgodnie z Kaizen nie od razu w całym życiu czy przez cały miesiąc, ale chociażby na tych moich zajęciach. Na przykład wykorzystuj szansę, kiedy ja pytam, czy ktoś ma coś do dodania, albo czy są, jakie są jeszcze inne pytania. Wykorzystuję szansę, zapytam, odważę się. Szybko wybaczaj, słuchaj ciszy. To można sobie dostosować, można sobie stworzyć taki słoik. Ja mam akurat opakowanie oczywiście ze świnką Pepą, ukochaną przez moich studentów, i tam sobie losujemy i robimy to przez 90 minut. Mam ileś zestawów i również to Państwu bardzo polecam. To, czym się już naprawdę będziemy żegnać, to jest Brené Brown, wspomniana przy okazji Vulnerability i Courage. I ona mówiąca o tym toxic positivity, ona się powołuje na dr Susan David, która pięknie pisze o czymś, co się nazywa emotional agility. Próbowaliśmy to w zeszłym tygodniu przetłumaczyć ze studentami i nam nie wyszło. To znaczy nie mogliśmy znaleźć dobrego tłumaczenia do agility w stosunku do emotional, ale chodzi o taką, generalnie o taką sprawność i taką umiejętność radzenia sobie z emocjami, zarówno widząc te nasze słabości, jak i jak i naszą siłę. I to ostatnie zdanie, zgodnie z tym, co powiedzieli mi ci młodzi ludzie, jest bardzo uwalniające. Że jeżeli ktoś nam powtarza cały czas, a czasami my tak powtarzamy i to trzeba się do tego przyznać, że czemu się tak smucisz? Przecież jutro jest nowy dzień, przecież dostałeś 3. Wczoraj się nawet na tym złapałam. Na zaliczeniu student otrzymał ocenę 4+, dobry plus, i naprawdę nie był z siebie zadowolony. I ja sama pierwsze, co mi się tak bardzo chciałam to powiedzieć, ale dlaczego? Przecież to jest świetna ocena. I to można podsumować zdaniem My comfort is more important than your reality. Ja chcę żyć w komforcie, ja chcę, żebyś ty się cieszył z tego 4,5 i to dla mnie jest ważniejsze niż twoja rzeczywistość, w której ty walczysz, bo chciałeś mieć to 5. I łapanie się na tym w pracy nauczyciela jest bardzo trudne. Pamiętajmy, drodzy Państwo, to jest z Twittera, dostałam to od jednej ze studentek, że to, co my aktualnie robimy, w szczególności, ja wiem, że pandemia nadal trwa, ale tak jakby troszeczkę już po pandemii, biorąc pod uwagę to, jak żyjemy, to jest coś, co się nazywa aftercare, czyli zajmujemy się sobą już po fakcie. A tak naprawdę chodzi o to przebudzenie do tego, żeby się zajmować tak na porządku dziennym i żeby codziennie to było self-care i tylko to jest w stanie nas doprowadzić do dobrostanu. A na ten dobrostan, jak mam nadzieję udało mi się pokazać, składa się tak wiele rzeczy, że ciężko jest to osiągnąć za jednym razem, ale trzymam mocno za nas kciuki, za Państwa, za siebie, za naszych uczniów i w ogóle, żeby było dobrze i tego Państwu życzę.